drzewo, na drzewie siedzi kruk. Trzyma kawał chleba w dziobie. Lis zobaczył. Przylatuje. O, kruku, ty masz taki piękny głos, może byś zmącił tą ciszę leśną. No, krok ujął się, jakże skorczy. Chleb pod skrzydło i zakrakał. Lis dostaje wścieklizny. Cholera, już myślał, że poje trochę chleba, ale lata. Kruku, mając tak przepiękne skrzydła, mając tak aksamitne pióra, może byś jednak zaszeleścił troszeczkę tymi skrzydłami. No, kruka znowuż to bardzo pochlebiło. Chleb w dziób, zamachał skrzydłami. Lis obłędu dostaje. Lato, w jedną, w drugą stronę miota się, cholera, tego chleba by chciał. Wreszcie, kruku, mając taki piękny głos, mając tak piękne skrzydła, twoja żona woli twojego szefa, to tam do niego lata się na braciarze. Ty tak na to pozwalasz? Jak kruka to nie ze złości, jak nie zakraszę? Ze złości oczywiście wpuścił chleb, poleciał, lis się najadł. Ale jak każda bajka i ta ma swój morał. Jak szef pieprzy twoją żonę, to nie kracz, bo chleb stracisz. Dobra, no to był jeden, a teraz drugi. Facet przychodzi do apteki. A, panie magister, co rok to prorok, może pani wzięła coś. No, prezerwatyw może tego. A, to bardzo bym poprosił. A jaki rozmiar? Facet się zdziwił, tak się przygląda, ja wiem. No nie, panie magister, no gdzieś taki może. Panie kierowniczko, panie magister, pan przyjdzie szybciutko. Jaki to może być rozmiar? Czwóreczka. Noc poślubna. Piękne łoże, wielka sala. Icyk z salcią leżą. Wiadomo, czegoś się oczekuje. Salca zniecierpliwiona tak. I cuś, i cuniu, przejdź na drugą stronę łóżka. Coś usiadł, założył trepy, dryp, położył się. Salcie nie wytrzymuje, już tak nie wie, jak co tu zrobić, jakby zachęcić. Wiesz co, Ojciec, ty jednak się przejdź na drugie stronę łóżka, tam jednak chyba było lepiej. No to Ojciec znowu założył trepy, dryp, położył się na drugą stronę łóżka. Ojciec już tak przysypia, salcia. Jeszcze tak z boku na bok, niespokojna, wreszcie mówi, i cóż, ta noc miała być tak piękna i urocza. Ty wiesz co, ty przejdź na drugą stronę łóżka, a ty nie schodź z tego łóżka. Ty weź tak nade mną. To i cóż, stał, robi krok już nad salcią. I cóż, i cuniu, zrób tak jak byczej krówce. Myślę, że to tyle wystarczy, bo za długo by to resztę trwało, resztę na inne czasy. Do miłego zobaczenia.